studio z naszym drugim gościem, z panią Agnieszką Biernat. Witamy. Dzień dobry. Pani Agnieszka Biernat jest terapeutą dietetykiem i właścicielem gabinetu dietoterapii. I dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać o zdrowiu, czyli o cukrzycy, która dotyka coraz więcej osób niestety, ale jak się okazuje, możemy z nią walczyć. I o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać. I może zacznijmy od takiego trudnego terminu medycznego, insulinooporność. Co to właściwie jest? Insulinooporność jest to inaczej, tutaj mówiąc, zachwianie równowagi glukozy, polegające na zaburzeniu właśnie w poziomie cukru. I w związku z tym mamy oporność tkanek, między innymi mięśni, tkanki tłuszczowej, wątroby i innych tkanek organizmu na insulinę. I ta insulinooporność pojawia się w cukrzycy typu drugiego, jak również cukrzycy ciążowej. Zwykle także pojawia się w przebiegu cukrzycy typu pierwszego. Ksylitol natomiast jest stabilizatorem insuliny i w przeciwieństwie do tradycyjnie stosowanej sacharozy, naszego białego cukru, nie powoduje nagłych skoków czy też podwyższenia poziomu, prawda, tutaj tego hormonu. Wręcz przeciwnie. Stąd też jest bardzo polecany właśnie w diecie diabetologicznej. No właśnie, ale czy ksylitol można używać przy wszystkich typach cukrzycy, czy on jest jednak niewskazany przy niektórych rodzajach choroby? Jeśli chodzi o używanie ksylitolu, mogą go używać zarówno osoby z cukrzycą typu pierwszego, jak i drugiego. Nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań. Oczywiście w rozsądnych ilościach i pod kontrolą, prawda, poziomu, mierząc poziom cukru. Rozumiem. Powiedziała Pani, że w przypadku ksylitolu nie ma tych wahań cukru, co jest bardzo często przypadkiem pogorszenia się zdrowia cukrzyków. A jak to jest na przykład z łaknieniem, z takim, abym zjadł coś słodkiego, bo coś takiego wiadomo, że istnieje. Oczywiście. Jeśli chodzi o ksylitol, to ma ten właśnie plus, że zmniejsza łaknienie na słodkości, jak również hamuje apetyt na węglowodany. Na węglowodany nawet? Tak. Czy bez problemu mogą go właśnie jako, nie wiem, jako takiego środka słodzącego, osadzającego nam życie, bez problemu mogą go używać cukrzycy? Oczywiście tutaj, tak jak wspomniałam, należy zacząć właśnie w sposób taki zdroworozsądkowy, prawda? Ponieważ każdy cukrzyk ma świadomość, że węglowodany, jak również cukier, są takimi czynnikami, które mogą powodować właśnie zaburzenia poziomu cukru. Ale jak wspomniałam, ksylitol jest jednym z najbezpieczniejszych produktów słodzących, który jest rekomendowany zarówno przez dietetyków, jak również lekarzy. No właśnie, czyli niezbędna wydaje się wizyta u dietetyka, żeby określić dawkę, możliwą dawkę ksylitolu do przyjęcia. Tutaj gorąco zachęcam, żeby zacząć od dawki 2,5 grama, co odpowiada jednej łyżeczce od herbatki. I mniej więcej jest to 5 do 6 drażetek ksylitolowych. I oczywiście ta dawka nie ma związku z indeksem glikemicznym, natomiast jest zalecana z punktu widzenia takiego, że nasz organizm niestety nie wytwarza odpowiedniej ilości enzymów trawiennych i w związku z tym zbyt duża dawka od razu zażycia jednorazowo ksylitolu może powodować na przykład taki efekt przeczyszczający, zwiększenia, prawda, tutaj podrażnienia przewodu pokarmowego. Także sukcesywnie zwiększamy tą dawkę co parę dni. Oczywiście osoby na przykład cierpiące na zaparcia, czy też osoby starsze, wręcz celowo zażywają na czczo taką dawkę większą ksylitolu, 2 do 3 łyżeczek rozpuszczoną w wodzie, aby zapobiegać na przykład zaparciom i wszelkim problemom związanym z tym, tym podobnym. Znaczy w takim razie, skoro już bierzemy ksylitol, to czy powinniśmy być pod stałą opieką lekarza? Nie, tutaj nie ma takiej jakby konieczności. Oczywiście są pewne jakby wyjątki od reguły. Na pewno taką grupą osób, które powinny zasięgnąć opinię dietetyka, bądź też właśnie tutaj poinformować lekarza o tym, że zmieniło się troszeczkę właśnie jadłospis, dietę, to na pewno dotyczy osób takich jak kobiety ciężarne, również małe dzieci i osoby, które mają zaburzenia wchłaniania węglowodanów. To jest właściwie jedynie taka grupa osób, która powinna mieć większą jakby tutaj kontrolę. Natomiast bardzo, coraz każdym dniem zwiększa się ilość specjalistów, którzy rekomendują właśnie ksylitol jako zdrową alternatywę do słodkości.
Przede wszystkim są to stomatolodzy, diabetolodzy, jak również proktolodzy czy też ginekolodzy. Ja oczywiście jako terapeuta dietetyk prowadzący gabinet dietoterapii również bardzo gorąco polecam i mam bardzo pozytywne tutaj informacje zwrotne. Rozumiem. Ja pamiętam podczas naszego pierwszego spotkania najbardziej chyba w pamięć zapadło mi hasło, że ksylitol właśnie pomaga w próchnicy, że poprzez ksylitol możemy w pewien sposób uniknąć próchnicy, na przykład poprzez płukanie takiej mieszanki wody z ksylitolem. Zgadza się. Dlatego, że ksylitol w przeciwieństwie do tradycyjnego cukru ma właściwości zasadowe i to jakby po prostu tutaj chroni naszą jamę ustną przed rozwojem właśnie niepożądanych bakterii. A czy w takim razie istnieje pozytywny wpływ ksylitolu na osoby cierpiące na cukrzycę, na ich zdrowie? Na pewno, bo tak jak już wspomniałam, ksylitol nie powoduje zarówno spadku poziomu cukru, jak i wzrostu tego poziomu cukru. Jest przyswajany przez organizm bardzo stopniowo, powoli. Poza tym też aż w 30% jest wchłaniany przez wątrobę, natomiast pozostała część właśnie w przewodzie pokarmowym, co gwarantuje właśnie bardzo bezpieczny sposób przyswajania tej naturalnej słodkości. Czyli jest to o wiele bardziej bezpieczne, ale i tak nie możemy zapominać o wizytach u lekarza przy rozpoczęciu stosowania ksylitolu. Myślę, że osoby, które mają poważny problem właśnie z tego typu dolegliwością zdrowotną, na pewno poczują się bezpieczniej, choć tutaj jakby nie ma generalnie poczucia jakiegoś zagrożenia, niebezpieczeństwa, prawda? Jeżeli ktoś dotychczas starał się dbać o swoje zdrowie i nie nadużywał tego cukru, to myślę, że tutaj nie ma jakichś gwałtownych, prawda, reakcji organizmu. Jedynie osoby, które dotychczas niestety nie dbały o siebie i były ogromnymi łasuchami i te poziomy cukru były bardzo zróżnicowane, to na pewno tutaj byłaby pożądana taka wizyta. A czy istniały jakieś badania, które oficjalnie potwierdzają ten pozytywny wpływ ksylitolu na cukrzycę? Tak, oczywiście. I najwięcej takich badań jest w krajach skandynawskich, w Szwecji oraz w USA. I w tych właśnie krajach jest najwięcej publikacji, jak również literatury na ten temat w wersji anglojęzycznej. Jeśli chodzi o Polskę, to na razie jedna osoba podjęła się napisania i obrony pracy doktorskiej na temat właściwości ksylitolu. Natomiast takim pozytywną informacją jest fakt, iż do końca bieżącego roku ma ukazać się na rynku polskim, w języku polskim, właśnie książka na temat właściwości prozdrowotnych ksylitolu. To my czekamy na tę książkę, wtedy będzie nam łatwiej taki temat zgłębiać, nie trzeba będzie specjalistów do Poznania aż z Wrocławia sprowadzać. I to będzie i na pewno dla Pani łatwiejsze i dla nas łatwiejsze na przykład w zdobywaniu tej wiedzy. A jednak dzisiaj już dziękujemy właśnie za tę kolejną słodką dostawę wiedzy. Moim i Państwa, i Agnieszki, i Marty gościem była Pani Agnieszka Biernat, dietetyk, terapeuta. Bardzo dziękujemy za wizytę. Ja również w naszym dziękuję studiu. I zapraszam do odwiedzenia też strony tutaj przedstawiciela firmy AK, prawda, który z chęcią odpowie Państwu na ewentualne pytania. Można je uzyskać pod numerem telefonu 61 865 1682 lub 607 203 868. Bardzo, bardzo dziękujemy za te informacje. Tak jak Pani Agnieszka wspomniała, jeszcze informacje są dostępne w internecie. Coraz więcej wiemy już o ksylitolu dzięki Pani Agnieszce i bardzo dobrze. My za chwilę powracamy jeszcze na sam koniec z prognozą pogody.